Witam w kolejnym filmie. Tym razem pokażę Wam, jak przy użyciu Opcoma uaktywnić sobie funkcję świateł dziennych w Oplach. Tutaj na przykładzie Zafiry identycznie się to będzie robić w Astrach, a również w innych modelach też jest taka możliwość, żeby te światełka sobie zaprogramować w bardzo podobny sposób. Także funkcja ta korzysta z fabrycznych reflektorów. W momencie uruchomienia silnika załączają się światła mijania. Nie świecą wtedy postojówki, nie trzeba tutaj przekręcać włącznika świateł. Te lampy automatycznie się nam będą zapalać i gasnąć po wyłączeniu silnika. Także w przypadku Astry i Zafiry mamy 5 wariantów kodowania świateł mijania jako świateł dziennych. Także na przykład w wariancie pierwszym już po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie trzeba uruchamiać na silnika, załączą się światła mijania wraz z postojówkami. Wyświetlacz tutaj przyjdzie w tryb nocny. No, a ja Wam pokażę wariant piąty, który jest przez wielu uznawany za najlepszy. W tym wariancie świecą tylko światła mijania. Nie będzie kontrolki na desce rozdzielczej, a wyświetlacz komputera będzie w trybie dziennym. Oczywiście światła te załączą się dopiero po uruchomieniu silnika, natomiast po jego zgaszeniu będą się wyłączać. Tak więc osobno programujemy światła przednie oraz światła tylnie. W tym celu wchodzimy w diagnostykę. Wybieramy sobie rocznik, samochód, nadwozie, UEK, czyli centralny zespół elektroniczny, przednia skrzynka bezpiecznikowa i programuj. Programowanie kodowania wariantowego. Tutaj wpisujemy swój CarPass, kod PIN samochodu. Klikamy OK. I mamy światła do jazdy dziennej. Wyświetliły nam się warianty. Ja wybieram wersję piątą. Klikam programuj. Potwierdzam. OK. W tej chwili światła przednie zostały zaprogramowane. Klikamy powrót. Zamknij. Jeśli byście chcieli mieć również z tyłu włączone światła, automatycznie równolegle z przednimi, to programujemy je w module REC. No i robi się to identycznie. Czyli znowu programowanie kodowania wariantowego, znowu CarPass, OK. I mamy światła do jazdy w dzień. Tutaj również jest 5 wariantów. Wybieramy ten sam, ewentualnie inny. No, możecie posprawdzać, który wariant co robi. Ja nie będę włączał tylnych świateł, więc pozostawiam na wyłączone. Dobra, światełka zostały skonfigurowane. No, idziemy zobaczyć, co się będzie działo po odpaleniu samochodu. Dobra, a więc odpalamy silnik. Przełącznik jest w pozycji 0. Widać, światła mijania świecą. Światła postojowe wyłączone. Z tyłu nic nie świeci. A teraz co zrobić? Gdybyście chcieli wyłączyć na szybko te światło, wystarczy w prawo do końca szybko i z powrotem w lewo przełącznikiem zrobić. W tym momencie mamy światła wyłączone. Funkcja ta wróci, gdy zrobimy dokładnie to samo jeszcze raz. Czyli znowu do końca i z powrotem. Świeci. Także w tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.